Cześć moi drodzy, z tej strony Kasier i witam was serdecznie w kolejnym Rust Daily. Moi drodzy, ostatnio rajdowaliśmy, a dzisiaj postaram się zrobić czołg, ponieważ jak tutaj wrzucę wam w skrócie teraz, przed chwilą poszedłem na landsite i zdobyłem z pierwszej zielonej skrzynki tą to rakietnicę, więc nie musimy 40 high quality wydawać na rakietnicę. Mamy już tą i dzisiaj pójdziemy sobie na czołg. Mamy 5 rakiet, jeszcze dorobię... Ile? Co za 3? Może 4, tak na wszelki wypadek. Nie, bo 7 chyba jest rakiet na czołg, a 8 miałem w razie czego mieć. Czyli jeszcze 3 rakiety i możemy iść. Tak więc do dzieła. Nazbierałem też trochę siarki w międzyczasie, więc powinno tutaj starczyć na to. Tyle zrobiłem prochu strzelniczego, jeszcze trochę się przepaliło tu siary. No i teraz się, widzę, że już dosyć sporo przerobiło. Ze 3000 jeszcze zebrałem, więc dosyć konkretnie, ale myślę, że to, co miałem tutaj w zapasie, starczy nam na... Ile? Na 5 rakiet. Ja zrobię sobie tylko 3. I będziemy mogli ruszać. Nie wiem, czy w ogóle czołg stoi. Jest bardzo dużo osób na serwerze. Prawie full. Tam ze 115 chyba, 120. Więc może być ciekawie, moi drodzy. Trochę się cykam, bo rajd to był, wiecie, tutaj obok domku, to wyszedłem, rzuciłem te saczele, zamknąłem się, koniec. A i tak byli blisko tutaj już, żeby do mnie przyjść. Tam mamy kolejną bazę z rajdowania, ale wolałbym to już zrajdować czymś innym niż saczelami, bo jakoś te saczele się strasznie długo zbiera. Wolałbym już mieć rakiety, ale to jest dosyć skomplikowane. Dużo trzeba mieć skrapa, żeby to odkryć i żeby stworzyć stół trzeciego poziomu i tak dalej, tak więc... Na razie czołg, zobaczymy co mi z niego wypadnie i dalej się zdecyduję. Nie wiem czy w ogóle uda mi się go zrobić, bo nie, po pierwsze trzeba go rozwalić. No spoko, w tym czasie ktoś może przyjść, odbić mi go, więc to już będzie lipa. I potem jeszcze trzeba z 10 minut czekać aż zgaśnie ten czołg po wybuchu, więc to może być dosyć skomplikowane, bo ja tak zabiłem gościa, który po to był. No cóż, spróbujemy sobie, ubierzemy się w mój secik, muszę go najpierw dokończyć, bo tutaj mam, widzę, kilka sprzętów. Mógłbym w tym iść zwykłym po 30, ale... zobaczymy, jeszcze muszę zdecydować. Nad kosmo teraz lata ten wojskowy helikopter transportowy. I nie pamiętam, czy on przywoził skrzynki, restartował jakby całe kosmo. Czy też czołg zrzucał, jeżeli go ktoś rozwalił. Zaraz zobaczymy. Powinien odlecieć i wtedy pójdę zobaczyć, czy jest zrespiony czołg, tylko boję się, bo jest noc. Nie wiem, czy w nocy mi się uda to zrobić, ale spróbujemy. Idę normalnie w stroju antyradiacyjnym, z Thompsonikiem, trochę leków i tyle. Nic specjalnego, nie chcę się tak uzbrajać jak ostatnio, bo to się źle skończyło. I tak tutaj 30%, no to na 2 strzały w głowę jesteśmy, w tamtym secie też jesteśmy na 2 strzały w głowę, więc whatever. A w tym pewnie będzie nam cieplej. Nie wiem, z którego budynku najlepiej go robić, ale coś kojarzy, że to był ten budynek przy przerabiarce. Kurwa, nie pamiętam i nawet go nie słyszę, to jest problem. Dobra, poszukajmy. Czołg jest, bo już go słyszę, ale skrzynek tutaj nie było w środku, więc obawiam się, że może być nieciekawie. To wejdziemy tutaj, przejdę na drugą stronę, bo z tej strony na pewno nie będę robił czołgu. Dobra, przemieśćmy się na drugą stronę. A może nie z tego budynku, tylko tak jak ten gościu wtedy siedział na tych silosach, siedział. I wtedy było idealnie z tego co kojarzę. Można się tam schować. Na tym budynku niby też da się schować. Spróbujmy z silosa. Ale zorza ładna. Ja cię kręcę. Ty gdzie ten czołg tam pojechał w ogóle? Zawracaj do nas. Nie wiedziałem, że on tak daleko wyjeżdża. Dobra, nie wiem czy to jest dobre miejsce, ale chyba próbujemy, co? Może z tej strony bardziej. Tu mamy taką rurę, za którą można się schować. Ja pierdzielę. Strach, dobra, czekam aż to podjedzie i będę strzelał. Kurwa, ktoś nas widział. Spadamy
często. Ja pierdzielę. Jakim cudem? Masz z rakietnica i 8 rakiet? Pewnie pod światłem widział. Pojedziemy tu do środka i zaczekamy. Coś słyszę w krzakach. Co? Spróbuję z innego miejsca może zrobić ten czołg, bo tutaj to wszyscy przyłażą. A wiem, że ten czołg dojeżdża też w to miejsce, to czemu by stąd nie strzelać? No przykładowo nawet stąd. Tutaj jest takie miejsce, można się schować, przeładować i strzelić znowu. Wiem, że tam z góry pewnie można robić, ale tam to łatwo nas można ustrzelić. Bo tam skrzynki w ogóle są. Chyba zielona jedna. Może ten domek? Albo tutaj, ta rura. A jak stąd będę wychodził, to on tu chyba może podjechać jeszcze, to trochę niebezpiecznie. Dobra, spróbujmy, no. Inaczej się nie nauczę, jak nie spróbuję, tak? Jedzie. Gotowi? Bo ja nie. No to siup. Dostał. Uwaga. Nie trafiłem. Fuck. Przeleciało obok. Znowu nie trafiłem. O ja pierdzielę. Dobra, trzeba będzie się wrócić po... Oj. Shit. Dobra, teraz trafiłem, ale trochę mnie... dupnął. Trzeba się uleczyć na spokojnie. Nie, śpieszymy się. On tu nie podjedzie chyba do samego końca. No, też nie trafiłem. Jakim cudem? Dobra, jestem chujowy w rakiety. Czy myślę, zaraz tu ktoś przyjdzie w ogóle, to na pewno. O fuck, on tu podjeżdża? Przejdźmy tędy jakoś. Jedzie za nami ciągle, słychać go. Muszę nauczyć się celować z tych rakiet, bo ja nie wiem, gdzie one lecą. Tam jest czołg daleko. No tak tu ja nie trafię na pewno. Ucieka już? Tak, spada stąd. Dobra, raz jeszcze stąd teraz. Znowu nie trafiłem. Nie wiem, jak to działa. Oho, ktoś tu idzie. Co to jest? Co to jest? Ty, gość jakiś tu szedł i umarł. The fuck? Ten sam chyba, nie? Jaki on ma nick?
Ryan Sticken jakiś. Co jest? Czołg go zabił? Z dubeltówką. Niebezpiecznie. Chciało mnie tu cofnąć. A teraz do kogo strzelasz? Tam. Ktoś tam musi siedzieć. Tylko gdzie? Czeka na kogoś tam teraz. O panie. Stąd bym strzelił, ale nie mam pojęcia jak te rakiety lecą. No, można spróbować to. Zobaczmy jak to leci. Aj, za wolno to leci. Myślałem, że o wiele szybciej. Dobra, wszystko jasne. Myślałem, że jak wysokiej prędkości to czy naprawdę zapierdala jak te pociski niebieskie. No niestety nie. No dobra, nie zużywa się na to za dużo siarki, więc wróćmy, zróbmy więcej rakiet i przyjdźmy z powrotem. Ktoś tam biegnie po lewej? Jest, 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 patrzcie. Piszcie go. Ja pierdziele, z dwóch stron, ciady. Ale zapału dostałem teraz. Oh shit, i to ten, i ten. Niech się teraz biją ze sobą, a ja tam wrócę. Silniejszy. Ten się strzela, przy barykadzie stoi w ogóle, ja cię kręcę. Dobra, zaczekamy, aż jeden drugiego ubije. Niech się biją ze sobą, a ja wejdę po swoje. Ten tam stoi misiek, zaraz do niego jeszcze podejdzie. Właśnie miśka zabił. Dobra, tamten niech podchodzi, niech się teraz biją, ja wejdę na trzeciego, proszę bardzo. Idzie. Jeszcze jeden tam jest, patrzcie. Ale mnie zdjął. Ajajaj. Spatrzcie. Ucieka na dół. Zaskoczył czy nie? Jest, jest, jest. Dostał banie. Nie może wyjść pewnie. Gdzie on jest? Wyskoczył stąd, skubaniec. Siedzi na dole, gdzie? O kurwa, gdzie? Tu gdzieś. Ja pierdzielę! Jak? Nie wierzę. Ten gość po bańce uleczył się pewnie skubany. Kronos, ty dziadu! Nie, nie wierzę w ciebie, gościu.
No nie podoba mi się to. Jestem słaby niestety jeszcze. Dobra, biegnę bez niczego, może tam coś zostało. To jest mój semik. Ciało spadło na dół? Tak, spadło i wziął. Dobra, trudno. 4 ammo, troszkę słabo. To jest mi się... O kurwa! Jesus, wróciłem po tego właśnie. Ajajajajaj, Kronos! Nice. I like fight with you. Nice. Cóż, tą bitwę przegraliśmy, ale wojna jeszcze jest do wygrania. Jak to mówią. Uczę się jeszcze. Jestem słaby. Ale z czasem się to zmieni, zobaczycie. Dobra, moi drodzy. W międzyczasie zużyłem trochę metalu i kamienia, ale za to zrobiłem co nieco prochu strzelniczego. Teraz wam pokażę, na co ja to zużyłem, bo pewnie jesteście ciekawi. Potrzebuję jeszcze trochę drewna, wiecie? Więc weźmy sobie od razu siekierę i zobaczycie, na co jest mi to potrzebne. Rakiety mamy znowu, rakietnice plus właśnie 1600 siary. Czy siary, prochu już. A tu, moi drodzy, nie tu. A tu, moi drodzy, mamy kolejną część bazy. Myślałem, że nie da się tutaj już nic zbudować, a jednak, moi drodzy, jednak się udało. Mamy takie okienko do patrzenia bardziej, czy nikt tu nie stoi przed bazą. Mamy drzwi wejściowe do bazy teraz. Zrobię dodatkowy fundament. Usunąłem tą kamerę i tak dalej, ten czujnik, bo to on tak hałasował strasznie. I tu mamy kolejne przejście, zobaczcie. Pyk, możemy sobie tak podejść. I tu będzie... Kurde, nie umiem tu wskakiwać jeszcze. Okej, i tu będzie sklepik. Tak jest, dokładnie, tu będzie sklepik. Chciałem w tych trzech miejscach zrobić, ale myślę, że jeden na razie mi wystarczy, nie będę kombinował. Tak, czy ja tu muszę drzwi robić, jakąś garażówkę może? Możliwe, że potem. Na razie zostawiamy tak. A tutaj chcę zrobić sobie, zamknę to wszystko. Tutaj przy okazji robi się taki honeycomb, czyli osłaniamy te ściany od strony magazynu i szafy. Kolejną warstwą jakby na włamywanie się. Mogę jeszcze jedno piętro do góry zrobić, to jeszcze będzie bezpieczniej. No ale niestety z tamtej strony nic nie osłoni. No ale i tak jest na dwie warstwy ścian z każdej strony teraz, więc git. Tu chcę zrobić sobie okienka po prostu, żeby mieć taki... taką panoramę na świat, powiedzmy. Myślę, że może to ciekawie wyjść, ale to jakoś między odcinkami, bo budowanie to chyba nie jest nic ciekawego. Chyba, że chcecie to oglądać, to dajcie mi znać. Na razie będę tutaj z wami robił jakieś ciekawsze rzeczy. Też elektryka też nie była niczym ciekawym. Dobra, nieważne. Nieważne. Spróbujemy jeszcze raz zrobić czołg, moi drodzy. A potem zajmę się budową domku, może tak pod koniec odcinka. Dobra, jestem gotowy. Mam rakietnicę, mam rakiety. O Boże. Spróbujmy raz jeszcze. Aż obawiam się, że to znowu nie wyjdzie. Ale trzeba próbować, żeby w końcu się udało, prawda? Dokładnie. Mam nowe miejsce. Ja zobaczyłem na YouTubie, w którym miejscu można jeszcze robić czołg Bradley'a. Dlatego ten gościu ostatnio w ogóle mógł mnie nie zrozumieć, bo ja powiedziałem tank, a tank to się nie mówi za bardzo w tej grze. To jest Bradley. Bradley. Whatever. Tak więc na czołg mówi się w tej grze Bradley. Nie wiem, czy to tak jest po angielsku czołg w jakiejś innej formie, czy tak się tutaj nazywa. To jest Bradley. Więc jak chcemy zrobić Bradley'a, to mówimy Bradley, a nie tank. No. Zaraz wam pokażę miejscówkę, z której chciałbym zrobić tym razem czołg, jeżeli jeździ w ogóle. Bo jakoś go nie słyszę na razie. Tak. Ty! Jest skrzynka! Ja myślałem, że już usunęli tego spawna. O panie! No dużo to nie było, ale sam fakt, że jest skrzynka. Byłem pewien, że tu już się nie respi nic. To jest to miejsce, z którego robi się czołg. Mam nadzieję, że to jest jeszcze aktualne, bo filmik był sprzed roku. Więc jeżeli nie jest, to czołg nas rozwali. I to całkiem szybko. No i nie czuję się tu bezpiecznie. No ale trzeba spróbować, tak? Nie widzę tu nigdy czołgu. Cholera.
Czy tu są te szyby dalej? Tak, są te szyby. Wszystko niby spoko. Jeżeli tu stoimy, to czołg nie może w nas strzelać. Podjeżdża dosłownie tutaj i nic nam nie może zrobić. W teorii. Nie wiem, jak jest w praktyce. Zobaczymy, jeżeli jak przyjdzie nam tu czołg. Ale jak na razie widzę, że jest rozwalony i chyba leży właśnie tam jego szczątki. Nie, nikt nie robi tam czołgu. Ciekawe. Dobra, moi drodzy, bo czekam tu już z 5 minut. Wydawało mi się, że nikogoś słyszałem teraz. Z 5 minut już czekam, czołg się nie pojawił, więc spadamy, przyjdziemy innym razem. Mam nadzieję, że teraz mnie nikt nie zdejmie po drodze. Bo to było najsmutniejsze, co może być. Ale tu jest skał. Ja pierdzielę, przydałoby się po to przyjść. Czemu ten jeleń ucieka i przed kim? To on już kończy uciekać, czyli coś go musiało z tamtej strony wywabić. Dobra, moi drodzy, no to jak nie ma... Nie ma czołgu. To dokończymy sobie tą bazę w takim razie. Potrzebuję tak, ogólnie garażówek, więc chciałbym je kupić w sklepie. Żeby zrobić sklep, potrzebujemy mieć koła zębate. Tak, dokładnie 3 sztuki. Więc też sobie po to pójdę. Ale na razie potrzebuję drzewa, żeby w ogóle zakończyć budowlę. Więc odkładam węgiel. On będzie bardzo potrzebny do robienia prochu strzelniczego później. A mam teraz z nim problem. Idziemy. O, rajdują się. Nigdzie nie idziemy. Znaczy idziemy na rajda. Odkładamy to. Let's go. Oho, strzelają się nawet już. I apierdylam. Działko by mnie zdjęło grubo. Fajnie, że leku wziąłem tak dużo, cały nic. No to żeśmy counter raida zrobili, moi drodzy. Z 60 HP to ja się mogę... Ech... Przygotowany jak zawsze. Celona HP może być ciężko, ale coś tam może zdziałamy, co? Tu jest gościu gdzieś. Leży. Jakiś. Leci z tym. Pelką, gościu, patrzcie. O kurwa, a to skąd znowu? Znowu nikogo nie widziałem, no o co chodzi? Kronos! A, ucieka jeden. Ten Glubus, którego zabiliśmy wtedy. Cholera jasna, Kronosa tu już nie ma nigdzie. Czy on to rajdował, czy ktoś inny? O! O, przecież kurwa! Tak myślałem, że tu coś jest. Ale się dałem zrobić. Tam biegnie jeden, patrzcie. Co będzie tak tam siedział? Co jest zgrane? Się nie mogę ruszyć, bo mnie usłyszy. Skoczyć tu nie mogę, bo też usłyszy. Cholera. Oby siedział tyle czasu? Dobra, wchodzę tam. Siedzi z shotgun trapem tam. Czemu ja jego nie widzę normalnie? Glubus.
Ty, no widzę jego nick przez ten. Hi, Glebus. I see your nickname. Yeah, right here. I teraz czy tam jest ta Ioka? Znaczy, czy tam jest... ten Shotgun Trap? Czy to jest jego baza? To jest wszystka szansa. Cholera, nie wiem. Dobra, wejdziemy tam, mam tylko rewolwer. Więc nic takiego do stracenia nie mam za bardzo. Nie ma, dobra. Glubus tu zginął z czymś. On chyba dopiero zaczynał, wiecie? Tu shift jakiś. Glubus znowu. Dobra, to za bardzo nic stąd nie wyciągniemy. Tu są trzy piecyki. Pusto. Ktoś tu chciał się włamać. Ale mu chyba nie starczyło czegoś. Szkoda, że tamtego jak slutowałem, to nie zdążyłem uciec Glubusa wtedy z tą niebieską kartą. Tylko przyszedł tutaj kuźwa Kronos. Zakończymy sobie tutaj odcineczek. Ja sobie zmontuję to, co mam. I widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że ten raz daily wam się podobał. I ogólnie, że wam się podoba ta seria. Trzymajcie się. Na razie, do jutra. Hej.